dzisiaj ludzie nie pracują, jest komunikat, ludzie są na urlopach zaległych, w urlopach bieżących. Prezes podobno jest w spółce. Co dzisiaj dzieje się w Autosanie? Nie ma tutaj nikogo, ja jestem, bo zrobiłam komisję. Jakiś zarząd? Jakieś rozmowy? Nie. Nie ma nic. A prezesów nie ma? Jest prezes. Prezes finansowy i prezes Gajek jest. Proszę powiedzieć, o co ludzie teraz najbardziej się martwią? Martwią się o to, czy odzyskają swoje należności, bo gwarantowany fundusz gwarantuje im 3-miesięczne wynagrodzenie, ale my nie mamy wypłaconych jedna, druga poborów za czerwiec. O to się martwimy. Jak najszybciej sąd przyjmie ten wniosek o upadłość, no by to się stało jak najszybciej, bo wtedy te 3 miesiące, prawda, ale i czerwca to i tak, obawiam się, nie obejmie. Więc o te pieniądze trzeba się będzie w sądzie pracy upominać. My tu po to jesteśmy, żeby tym ludziom powiedzieć, poinstruować ich, pomagać, jak to robić. Jak się odnaleźć w tym wszystkim. Rozmawiając z panem Harałaczem dzisiaj mówimy, że to jeszcze nie może być, że to może nie jest jeszcze koniec. Zgadza się. Nie jest powiedziane, że sąd przyjmie upadłość likwidacyjną. To wszystko zależy od sądu. A wam na czym by zależało? Ja powiem teraz szczerze, że w układową to ja już nie wierzę, bo to potrwa dalej i dalej będziemy tu pracować bez pieniędzy. Chyba najlepsza byłaby likwidacyjna, bo ludzie najmniej stracą na to. Jak pani widzi szansę dla tych ludzi w Sanoku? Jest szansa? W Sanoku? Może nawet dla tego zakładu jest szansa, ale tu musiałby być ktoś, kto poprowadzi tę spółkę dobrze. Czyli co, najlepszym wyjściem teraz dla was było to, żeby Autosan upadł i żeby znalazł się ktoś? Żeby znalazł się ktoś, kto tę spółkę poprowadzi, bo tu jakaś produkcja mogłaby być. W tej chwili nawet produkuje się dla wojska kabiny. Ktoś z pomysłem, z pieniędzmi, z pomysłem i pomału, ludzie mieliby zatrudnienie.